Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj na tapecie mamy strzelawkę, taką mniej więcej podobną, jak żeśmy tutaj mieli jakiś czas temu. Gra się nazywa Batsygan. Powstała w 1993 roku, z tego co tutaj widzę. Została wydana przez firmę Toaplan, nie wiem jak to się czyta. Gra jest, słuchajcie, fajna, bo widać, tutaj grafika była dosyć dobrze dopracowana, nawet, że tak powiem, dla mnie aż za ostro, bo te kolory są tak ostrzone, że ciężko tutaj chwilami cokolwiek zauważyć, tyle jest tych elementów, ekran cały miga i po prostu no, cuda się dzieją. Natomiast co jest ciekawego, w tej grze nie ma muzyki. Nie ma muzyki, są tylko same efekty dźwiękowe, jakichś tam wybuchów i tak dalej. Natomiast nie ma żadnej muzyczki. Nie wiem, czy ta gra w oryginale również tak wyglądała, czy to jest po prostu tylko tak ona się u mnie zachowuje. No w każdym razie ja tutaj muzyki nie słyszę. Próbowałem jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania zagrać sobie w tą grę i też muzyki w czasie gry nie ma. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Wrzucamy w takim razie nasze, no powiedzmy, trzy kredyciki. Raz, dwa, trzy i zaczynamy grę. Zaczynamy grę, słuchajcie. No właśnie, jakieś odgłosy, jakieś tam coś jest. Natomiast muzyki brak. Może potem się pojawi, nie wiem. Zobaczymy. Oj. Chciałem strzelać, a nacisnąłem nie strzelanie, tylko coś innego. Dobra. Dziwne te właśnie są odgłosy, no bo są takie, no... Lepiej by się grało, wydaje mi się, gdyby muzyczka była jednak. Ale niestety takowej nie ma. O, i tutaj są też elementy takie, które się zbiera. O, rozwaliłem się? Chyba. No właśnie. Gorzej się gra bez muzyki. Gdyby była muzyka, to by było może inaczej. No nic, może się uda, że w kolejnych jakichś tam planszach wynurzymy się. Kontynuacja. No to kontynuujemy. Żebyśmy się wynurzyli, to by było lepiej, wydaje mi się. No a tak to niestety... Warning. O! No dobrze, niech będzie. Niech mu będzie. Co tu mamy? Ej! Troszeczkę burzy rozkręcimy bombami. Bo do czego się wykorzystać trzeba? Plus 100. No widzicie, udało się. Nie było tak źle, nie było tak strasznie. Lecimy dalej w takim razie. O proszę, jaki mam kurczę zasięg. Widzieliście? Oczywiście dalej bez muzyczki, no bo po co muzyczka? A może tylko u mnie tej muzyki nie ma? Jak ktoś ma tą grę, słuchajcie, to napiszcie w komentarzach, bardzo proszę, czy u was jest muzyka. Bo to mnie bardzo intryguje. Dlaczego tutaj muzyki nie ma? We wszystkich. W większości są jakieś tam efekty muzyczne, nazwijmy to, bo tą muzyką nie zawsze można nazwać. Natomiast tutaj, jak widzicie, czy słyszycie w zasadzie, a w zasadzie nie słyszycie, to jej nie ma. No, oj, rozwaliłem się. Continue? No continue, jasne, że continue. Fajnie się gra, chociaż bez muzyki, no bo gra jest fajna. Tak trochę na pstrokato zrobiona, tak jak już wcześniej mówiłem. Mnie się to osobiście nie podoba, bo to jednak męczy wzrok. Tak na dłuższą metę, natomiast no... To były te lata, słuchajcie, kiedy no każdy chciał się pochwalić, każda firma, każdy producent chciał się pochwalić właśnie super grafiką, super efektami. No, grafika tu faktycznie jest dobra, jak na tamtym poziom. Natomiast no ta muzyka mnie zastanawia, poważnie mnie zastanawia, dlaczego jej po prostu nie ma. No ale może coś, nie wiem. No
Dobra. Continue? No continue? Oj, nie mam żetonów. Dobra. 10 żetonów sobie weźmy. Lecimy. Lecimy dalej. Zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. O, już się rozwaliłem. Dokąd mi się uda dojść tymi 10 żetonami, a może w międzyczasie ta muzyczka się pojawi, chociaż szczerze powiedziawszy, słuchajcie, wątpię, bo jakby była, to by była od samego początku, a jej tu od samego początku właśnie nie ma. Więc, o właśnie. Jakiś okrzyk wojenny, bojowy się pojawia i na tym koniec. Dobrze. Koniec to koniec. Dobra, rozwalamy to wszystko, całe to towarzystwo. Skoro i tak. O, znowuż, kurczę. Level up. O. No i pięknie. Co tu jest? Koniec? No dobra. O, patrzcie, jakie ładne. Jakie ładne cudo. Piękności, piękności. Gdyby jeszcze tu była muzyczka, mówię, to już by było całkiem piękności. A muzyczki tu niestety nie ma. Ale no trudno się mówi. Da się grać w każdym razie, no. Mimo już nie ma muzyczki, to gra się w miarę. O, rozwalili mnie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, o, skończyło się. Ale patrzcie, tu jest o tyle dobrze, że kontynuuję dokładnie od tego momentu, z którego mnie rozwalili, nie? W niektórych grach było tak, że jak planszy nie zaliczę, to w tym momencie, no niestety, muszę powtarzać dany tam etap gry. A tu jest właśnie o tyle fajnie, że jest. Co jest? Rozwalili mnie? Dobra, teraz ja rozwalę ich za to. Dobrze, pięknie, pięknie. Tutaj muszę dalej sobie troszeczkę stanąć, bo to moje strzelanie jest takie dosyć no, rozstrzelone, że tak powiem. I efekt jest taki, że łatwiej jest trafiać, kiedy dalej się stoi, bo ma większy rozrzut. No. O, co jest? Rozwalili mnie. No i co? Continue? No jasne, że continue. Dobra, lecimy dalej. A co będzie dalej? Cisza, cisza, cisza. O, już jest. Nie wiedziałem, że to już się zaczęło właśnie. Muzyczki nie ma. Dobra, lecimy. A, proszę. O, nie zdążyłem. Chciałem, ale nie zdążyłem. Chciałem. Dobra, kontynuacja. Dobrze, ładnie, pięknie. 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 A chyba nie pięknie, bo chyba życie straciłem. A nie, dobrze, czekajcie. Ładnie, zebrać, 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 zebrać. Udało się zebrać, dobra.
to co? Że cię straciłem, czy co? Ładnie, 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 ładnie. Oj, ktoś mi się dobija. Ale niestety nie mogę w tej chwili odwołać, więc potem oddzwonię. O, proszę. O. No, niestety rozwodnienie. O. Rozwali mnie. Continue? Jasne, że continue. Pamiętam, że nie wiem, czego... że to mi zostało. To przestało mi liczyć, ale gra mi się podoba. Wciągająca jest. Ładnie, ładnie. Ładnie się rozwala. Oj. Oj, niestety rozwali. O, nie mogę kontynuować, bo nie mam żetonów. Dobra. Rzućmy sobie jeszcze 10 żetonów. No, continue. Co jest? No. Bym się zdenerwował, że nie dało kontynuować. Jeszcze jedną żeśmy dorzucili. Tak, pro forma. Oj, nie udało mi się tego złapać. Co chciałem. Niestety. Oj. Rozwaliłem się. Ja widzę, słuchajcie, jak ta gra chwilami spowalnia. Prawdopodobnie no to jest wynik właśnie tego emulatora, że on nie wyrabia, nie? Bo to jest na Raspberry postawione. Także... No ale... Ale grać się daje, no. O, kontynuacja, dobra. Lecimy, lecimy, nie śpimy, jak to mówimy później. O, już mnie rozwaliły. Szybko. Szybko, dobra, łapiemy te P, kurczę, bo one mi cały czas uciekają. Ja staram się je złapać, a one mi... O. Coraz coś nowego. Continue, no continue. Oj, nadziałem się na pocisk. Nawet widziałem, w którym kierunku nadlatuje. No lecimy, lecimy. O, rozumiem. O kurczę, to jakiś laser tutaj jest, widzę. O, po mnie. Po mnie. O, niestety, tu się traci, widzę szybko życie. Nie wiem, ile tego pogrona faktycznie wirtualnie, nie wirtualnej, tylko fizycznej maszynie. Myślę, że niedługo. O, proszę. Plansza zakończona, tak? Plansza zakończona. Co będzie dalej? Co będzie dalej?
Lecimy dalej, no widzicie, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Trzeba. O, właśnie. Trzeba się właśnie nadziałać. No. No. O, proszę. Jak ładnie towarzystwo rozwalamy. Muszę powiedzieć, że średnia, że tak powiem, jest ta gra ze względu właśnie na tę grafikę, która no, mi się tutaj w oczach mieni. Żeby to było mniej pstrokato zrobione, czyli kolory bardziej takie stonowane, to byłoby lepiej zdecydowanie, przynajmniej według mnie. No kiedyś mówię, to była sytuacja taka, że po prostu każda firma chciała się pokazać jako to ma super grafikę, czym bardziej pstrokato, czym bardziej migające, to było lepiej, natomiast no dla widza to nie wiem, czy to jest takie super, hiper, bo no bo po prostu oczy od tego bolą, nie? Mnie już wszystko zaczyna tutaj pulsować, jak widzę te efekty, więc to ile w tej chwili mam żetonów, to wykorzystam je i po prostu zakończymy sobie rozgrywkę na dzień dzisiejszy. Bo to jednak jest, no, powiem wam, męczące. Szczególnie dla oczu. Jeszcze gra jest. No dobrze, to gramy. Skoro jest, to gramy. No i co dalej? Trochę głupio było z tej muzyki tutaj, no ale... Cóż, nic nie poradzimy. Także mówię, jak ktoś ma tą gierkę, to dajcie znać w komentarzach, czy po prostu u was jest jakaś muzyka, czy same tylko efekty dźwiękowe, tak jak tutaj. Bo no ciekaw jestem, jak to... Czy to jest po prostu uszkodzona gra, czy to jest kwestia emulatora, czy no nie wiem co. No. Coraz, że tak powiem, mocniejsze te strzały są, przynajmniej tak mi się wydaje. Te, które tutaj mogę. O, tutaj mam jakieś, prawda, do pozbierania, do wzięcia. Ale ogień. Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Oj. Oj. Zamiast rzucić bombę, to ja wrzuciłem żetona. No dobra. Wrzuciłem to, wrzuciłem. Oj, szybko życie straciłem. No i co tym razem? No, dawajcie tego bossa. O kurde. No, jakiś ten boss, słuchajcie, jest. Wytrzymały. Skubaniec. No dobra, jeszcze wrzucę jedną monetę.
Żeby, słuchajcie, zobaczyć, co jest dalej. Miałem już nie wrzucać, ale jeszcze mnie ten chce tego bossa przejść, słuchajcie. Dobra, przeszedłem go. Przeszedłem bossa. No jedno życie mi zbrakło, tak naprawdę, bo gdyby nie jedno życie, to bym go załatwił. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, co jest dalej i mówię. A, koniec gry chyba. No. I co dalej? Cisza. No, coś się dzieje. Udział wzięli. No zobaczmy, kto występował. Kto się przyczynił do stworzenia tej gry. Dosyć szybko żeśmy ją zakończyli, powiem wam. Myślałem, że trochę dłużej to potrwa. A to dosyć szybko się zakończyło. No. Oczywiście mam nadzieję, że wpis będzie za tak dynamiczną grę. No i tyle żetonów, które żeśmy poświęcili. No, music composer, no właśnie. Tylko, że muzyki nie było. Także podejrzewam, że muzyka powinna być. Tylko albo moja gra uszkodzona, albo coś z emulatorem jest niehalo do końca. No. Bo muzyka powinna być, widzicie. No dobrze, dziękuję również. I czekam na upragniony wpis. Pierwsze miejsce, słuchajcie. A gdzie mam wpis mój? No patrzcie, nie ma żadnego wpisu? Nie, no bez żartów. Bez żartów, słuchajcie. Nie ma wpisu. Koniec gry. No dobrze, dawajcie wpis. Pierwsze miejsce i co? Nie, no ja się tak nie bawię. Nie, no coś z tym grą było nie halo, bo powinien być wpis. Powinna mi się pojawić możliwość wpisu. No nic, mówi się trudno. Gdyby ktoś z was miał taką grę, to dajcie znać, jak się u was ona zachowuje, bo... No bo tutaj, jak widzicie, trochę nie do końca chyba poprawnie tak, jak być powinno. No nic, trudno się mówi, żyje się dalej. Trzymajcie się, dzięki za to, że byliście, za to, że żeście oglądali, za to, że żeście wytrwali do końca. No i do kolejnego spotkania i do kolejnej gry retro. Zapraszam. Trzymajcie się, cześć!